Witajcie moi drodzy! Z tej strony Kryptanonim i Prosnifer Siemaneczko. Cześć, witam wszystkich. Hej. Moi drodzy, dzisiaj chcemy Wam może nie na tyle, żeby to był Dojor, ale bardziej, żeby to było przedstawienie Wam zainteresować się fajnym projektem. Cały świat zmierza w kierunku tak naprawdę play to earn, move to earn, shit to earn <gryw> i wszystko inno to earn. Doskonale wiemy, że tokenizacja y, nabiera tempa. Na razie to mamy piaskownice. Różne projekty sprawdzają, co można stokenizować. Niektórzy próbują na siłę pchać te tokeny w miejscach, gdzie w ogóle nie są potrzebne. Ale w niektórych miejscach w internecie naprawdę y, to stokenizowanie czasu, y, reklam i innych rzeczy może przynieść sens. No i tutaj bardzo ciekawy projekt się pojawia. Na, w samym wstępie dodamy, że nikt nam nie zapłacił za żadną promocję. Jest to po prostu informacyjnie dla Was. Ten materiał też nie będzie trwał zbyt długo, żebyście mogli szybko zobaczyć, kto jest zainteresowany. Warto zawsze samemu przebadać projekt, zobaczyć wszystko samemu jeszcze raz. Nie, dla, nie robić decyzji, kto co mówi w internecie, tylko zawsze samemu. No i dodatkowo przypominamy, że to nie są porady inwestycyjne, tylko nasze prywatne zdanie. Na początek. Tak jest, dokład, dokładnie tak jak mówisz. Nie są to porady. Słuchajcie, zawsze trzeba. Samemu też mocno prześwietlić dany projekt. My sobie tutaj po prostu chcemy na, na jego temat trochę porozmawiać i Wam przybliżyć, że w ogóle jest coś takiego, bo też sami wpadliśmy na takie dosyć ciekawe rozwiązanie. Tak jak mówiłeś, wszystko to earn. Wczoraj nawet dostałem do testowania jakąś apkę Drive to Earn która bada całą drogę i za ilość ludzi, których miniesz, też masz płacona. no Tutaj mamy Watch to, watch to Earn, więc co, coś fajnego. No i co, przejdziemy chyba do szczegółów. No? Przejdziemy do szczegółów. Ja też widziałem apkę Sex to Earn, ale jeszcze nie wyszła. Widzia Beka była taka z tego, nie wiem, że chyba z pół roku temu, <ś> <ś> więc ciekawe jak Ciekawe to... jak, jak ci mierzy ruchy. Nie? Jo, że chyba kamerką <laughs> musisz to nagrywać. <laughs> Masakra. <laughs> Dobra, a co my tutaj mamy? Do czego w ogóle ten projekt ma być? Jak wejdziemy sobie na stronę główną, czyli xcalentnetwork.com, no to widzimy, że oni, przetłumaczymy sobie oczywiście tłumaczem, żeby się nie męczyć, mmm, mówią, że chcą umożliwić tokenizację YouTuberom yy, i tutaj jest wsparcie głównie, jak ja tak sobie patrzę na to, to widzę po stronie fanów, żeby fani też coś z tego mieli, ale nie tylko. YouTuberzy także będą mogli się, oni tutaj się reklamują, że chcą ogromną publiczną społeczność przenieść, strefę Web 3. No, to jest, to jest dosyć ciekawe, bo słuchaj, e, Web trójka, jeśli chodzi o mm, dla twórcy głównie, tak, jest na pewno o tyle fajniejsza, że jesteś poza systemem. Nie? Tam to jest w jakiś sposób zdecentralizowana, jeśli e, nie wiem, osiągasz dochody z YouTube czy z Patronite'a, czy nie wiem, ktoś Ci PayPal'em płaci, czy w jakiś tam inny sposób te, te domy po prostu. No, i one są też od razu opodatkowane, ale nie tyle, że przez państwo, tylko przez tych dostawców tej usługi. Prowizje, no ty o, po, poza tym państwo też od razu to widzi tak. A w razie czego coś powie złego na YouTube, to zaraz ktoś cię może wyłączyć. Nie? Więc to, to, to też daje taką wolność. No, więc to, to na pewno pod tym względem jest takie y, dosyć ciekawe rozwiązanie. no Jest jakaś interakcja wtedy, nie? I mamy interakcję tego influencera z y, jego odbiorcą, tak? No bo nie wiem, tutaj pewnie jest jakaś gratyfikacja. Ktoś ogląda te, te, te twoje treści, tak? Za to dostaje te twoje tokeny i. Też tutaj widziałem w opisie, że dzięki temu na przykład masz wpływ na to, na treści, które będą powstawać. tak? Czyli y, też mamy tutaj jakieś takie governance, po prostu jest głosowanie i nie wiem, pytasz się tych swoich odbiorców, czy chcecie, żebym zrobił film o tym, czy chcecie, żebym zrobił film o tym. Nie? No takie mm, budowanie więzi dalej, nie? Tak, dokładnie. Zaczyna się to tak w ogóle. O co tutaj chodzi? Z tego, co ja zrozumiałem, to na początku. W ogóle. Pani, którzy tutaj oglądają, mogą skupywać tokeny tych swoich twórców. Te, ci twórcy mogą wydawać także NFT ze swoimi najlepszymi chwilami. Tam jakoś to można ciąć i robić NFT. No i jeżeli ty zbierasz dużo tych swoich fan tokenów, to możesz potem kupować te chwilę NFT. No, dokładnie jak sobie wyjdziemy na tą zakładkę, może też sobie ją przetłumaczmy. To tutaj jest to rozpisane, jak to działa. O, twórcy zamieniają swoje najbardziej kultowych 20 kart z momentami. To jest w ogóle niesamowite, nie? Tokenizacja momentów życia. <grymne> Możesz przeżyć fajny moment, sfilmować go i stokenizować. No i. Tylko, że jak właśnie zwróciłeś dobrą uwagę, nie? Jak patrzymy na to, no to fajnie, każdy yy, fan może do dostawać właśnie te tokeny od swojego twórcy. Nawet mamy tutaj cały market cap twórców, więc bardzo to jest ciekawe. Tylko po co nam ten token Xcat w takim przypadku, nie? Znaczy wiesz, to tutaj powiem szczerze, że też zbyt głęboko się w to nie, nie zagłębiłem, ale domyślam się, że może być tak, bo poza tym, co powiedziałeś, to jest też tak, że każdy twórca, tak? Czyli nie wiem, ty, ja, ktoś inny, ktokolwiek ma, ma ochotę, ma jakiś content, nie wiem, czy tylko, to pewnie tylko dotarczy YouTube, jeśli mamy Watch to Earn, zgłasza się do tego XKD i może samo rozliczanie. Hmm, tej usługi tokenizacji, tak? No bo tutaj też w którejś z tych zakładek jest dla twórców właśnie taka możliwość, że oni dla Ciebie całą tą tokenizację przygotowują. Ty wtedy mintujesz do swoje dodają, NFT, dodają Ci płynność, tak? Eee, mintujesz te swoje NFT, czy swoje tokeny. I potem ten właśnie ten marketplace, jakbyś go mógł jeszcze raz, raz pokazać na chwilę. Mm -hmm. No, to na tym marketplace tutaj już widzimy, jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery. cztery czterech influencerów ma już swoje tokeny. Mają wyceny no, ma nie... swoje. Nie? Uch. Mają cenę swoją, jest to na rynku, tak? No, masz jakąś swoją społeczność i ludzie potem się tym wymieniają, może nie wiem. E, Patrz, normalnie, jak pewny, w pewny... market capie, widzimy, że jest trochę zerżnięte z Twoim market capu, ale widzimy normalnie cyrkulację tokenów, super sprawa. Wolumen tokenów, market cap tokenów, fajnie, fajnie. No i jest rynek jakiś I na rynek. przykład, nie mhm. wiem, potem sobie robisz, nie wiem, pewnie to tak działa. Ja teraz tutaj oczywiście teoretyzuję, nie? ale pewnie to tak jest, że nie wiem, robisz sobie cztery tiery i na przykład. Dla tych, którzy mają nie wiem, milion tokenów, tam są w tierze czwartym i co trzy miesiące ognisko z kiełbaskami. Nie? I tam mogą ci przybić pionę, czy nie wiem, gdzieś ich tam zabierasz, jakąś więź budujesz, czyli też coś im za to dajesz. Nie? To, jest taka, to jest taka marchewka znowu, nie? No, bo to chodzi o to, żeby wiesz jak najwięcej z tych swoich widzów. No tej kasy w jakiś sposób wyciągnąć. Nie, no nie wiem, ja, ja, ja to tak w jakoś tam widzę, nie? ale wracając do początku, to ten XH wydaje mi się, że będzie po prostu takim tokenem, który, który właśnie służy do tych wszystkich opłat tutaj. Jest, już, jest ten token już troszeczkę na rynku. Jeśli chodzi o cenę, no to dosyć słabo to wygląda. Na ATH było tam około 5 dolarów. Na dzień dzisiejszy to jest tam około 1,5 e, dolara, więc e, ta cena dosyć e, mocno spada. Co ciekawe e, teraz na Bybit i na DAO Maker no, będzie się odbywać e, launchpad ich następnego tokena Play który jak do mnie ma służyć, czy są jest opisane właśnie do, do, tych, do nagród za oglądanie, tak? Czyli mamy tego swojego ulubionego twórcę, oglądamy jego filmy i też dzięki temu zarabiamy token play i pewnie tokeny twórcy. Tak, to może szybko przeczytam, co oni w ogóle tu piszą, nie? Bo na, mamy tutaj kilka zakładek. Pierwsza to jest, jedna z nich to jest, co robimy dla twórców. No i pisze, że ten token zapewnia twórcom platform, no, platformę do tokenizacji, czyli to, co przed chwilą omówiliśmy. Widzowie mogą używać tych tokenów twórców do głosowania i odblokowywania ekskluzywnych korzyści, czyli to, co właśnie też powiedziałeś, że pewnie jakieś też materiały można odblokowywać za różną ilość tokenów. Twórca może publikować ankiety, w których widzowie mogą głosować na decyzje dotyczące kanału, pewnie siła będzie, im więcej tokenów masz, tym jesteś silniejszy w głosowaniu. No i z biegiem czasu sam twórca może odblokować sobie tokeny twórcy za jakieś osiągnięcia, więc to też jest ciekawe, czyli jak on nie wiem, może będzie miał ileś tam milionów wyświetleń, to sam odblokowuje dodatkowe jakby kamienie milowe, tak? Przynajmniej mamy tutaj napisane. Korzyści to już wymieniliśmy, a dla samych fanów mają napisane, że no oglądanie swoich twórców i zdobywanie tokenu, tokenów właśnie tych twórców Twórców. Możesz używać to właśnie do głosowania, tak samo w drugą stronę. No i do, do dostępu do ekskluzywnych jakichś rzeczy. No to tak chyba główne rzeczy są z tej strony. Tutaj właśnie jest opisane, jak działa ten token, to też już Wam mówiliśmy. To za chwileczkę przyjdziemy do tokenizacji. Może się skupmy jeszcze, co oferuje w ogóle tutaj sam ta, ten projekt. Bo widzimy tutaj. No, to sam, sam, no, sam projekt ma naprawdę masę różnych rozwiązań. Tak jak widać, jest tutaj na przykład wtyczka tak czyli czyli coś co musimy sobie zainstalować żeby te tokeny nam się naliczały jest rynek NFT no, to znaczy te pewnie momenty NFT najlepsze tych naszych twórców i to w sumie też nie jest głupie, bo wiesz, no, zależy jaki jest content, ale nie wiem, no jest na przykład jakiś gościu, który jeździ na rolkach i zrobi jakiś wiesz, spektakularny skok w tam w jakimś fajnym miejscu z, z jakiejś wysokości, to trwa parę sekund i z tego robisz NFT, nie? I wi wiadomo, że możemy sobie to z YouTube zgradzić i mieć to dla siebie. Ale może ktoś chce wesprzeć jakoś tego twórcę, że to taka monetyzacja całego kontentu to jest niesamowita. Nie? Jest Co pójdzie to kierunku, cała ta tokenizacja wszystkiego, bo patrz, z jednej strony Google tak naprawdę wymyśliło tokenizację podobną jak na te, opartą na właśnie tych adcach, na tokenizacji czasu i reklam, tak? Więc cały hajs tak naprawdę płynie w świat YouTube'a i tych filmów z reklamodawców, bo za dużo innego tam hajsu nie, nie widać, nie? Ciekawe w którym w Którym punkt to pójdzie, jak będziemy mogli właśnie samemu zarządzać, nie? nie? będziemy potrzebowali platformy, tylko właśnie taki będziesz mógł wydawać własny film i będziesz dostawał to w tokenach, nie? Jak to? Czy, czy jeszcze w internecie mamy jakieś inne możliwości ściągnięcia kapitału z zewnątrz od fanów oprócz reklam, nie? Bo na pierwszy rzut oka to ciężko coś takiego wymyślić. No wiesz, no, tutaj generalnie chodzi o to, że właśnie masz ten kapitał od fanów. Tutaj nie musisz mieć żadnych reklam, tak, no nie wiem, chcesz mieć YouTube bez reklam, to też płacisz im tam wiesz, parę złotych na miesiąc za tą subskrypcję i omijasz wtedy te reklamy. Ale wtedy, tutaj... Tak, tak, ale te tu... pieniądze dalej płyną do y, tych ludzi, co nagrywają, tak? Jak jesteś twórcą, to jak ktoś zapłaci za sub... tą płatną subskrypcję, to i tak dostajesz za to 55%, nie? Tak jak za reklamy więc y... no a, tu, a tutaj będziesz dostawał 100%, nie? Dlatego webtrójka pod tym względem dla twórców to jest idealne rozwiązanie. Nie, nie? I tutaj jeszcze nie ma takiej popularności tego rozwiązania, nie? ale no, to jest pewnie kwestia chwili. Jak to wejdzie i wtedy omijasz po prostu wszystkich pośredników. Ty nie musisz wtedy reklam wciskać, bo przychodzą ludzie, którzy chętnie wykupią tą subskrypcję w postaci jakiegoś NFT, tokenu twojego i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie ciebie wesprzeć i yy, no, żebyś nie musiał, żebyś ty był niezależny też w jakiś sposób, wiesz, bo to nie wiem, politycznie na przykład można to rozpatrywać, wiesz, masz jakichś dziennikarzy, którzy. No, są finansowani, nie wiem, przez rząd czy przez jakieś tam prywatne przedsiębiorstwa. i Oni muszą lobbować przez to, bo są uwiązani finansowo. A jeżeli ty masz kasę tylko od swoich widzów, to ty jesteś niezależny i wtedy ta twórczość też zupełnie innej wartości może nabierać. Nie? Więc pod tym względem to, to, to jest dosyć ciekawe, ale myślę, że to jest temat na pewno na inną dyskusję, nie? a to narzędzie... Trochę nam daje tutaj właśnie takie, takie możliwości, bo yy, tak jak widać, jest tutaj też ten lunchpad. Yy, po polsku przetłumaczone wyrzutnia. <laughs> to, 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 to jest dosyć ciekawe to, do tłumaczenia. Czyli no, ty tworzysz swoje, tam, swo, tworzysz swój token, tak, Krypto i listujesz go sobie u nich na, na platformie. Widziałem, że też jest Dex. Też jest możliwość tak, jest nie Dex, już takowania, nawet jakiś tam. Na ZLICE to chyba wszystko jest robione, tak? Jak tu dobrze widzimy. Tak, a to, to wynika znowu, moim zdaniem, z powiązań Timu, wiesz, bo oni mają założyciela chyba i współ, współzałożyciela jako doradców. Współzałożyciela Zilka na jako doradców właśnie swojego projektu. Nie? więc yy, no, tak, no pewnie też dlatego tutaj to tak wyglądało sam token on też zresztą jest tam na kilku chainach nie? nawet teraz widzę, że na arbitrum zrobili więc yy, idą z czasem jak to się mówi ja się no. zastanawiam czy się tutaj nie zgłosić i nie pobawić właśnie yy, czy, czy, czy coś właśnie z tego idzie wyciągnąć dla siebie yy, może przejdźmy do no słuchaj, ci... zgłaszaj się, zgłaszaj ja wtyczkę sobie zainstaluję, będę cię oglądać o, o i zobaczymy jak to działa na ognisko też przyjadę no to, to wiesz, to zasięgi na pewno są duże, potrzebne, ale nie wiem, no takie, ja jak widzę, po prostu, no trzeba by się wczytać w szczegóły, tak, jakie są też koszty w tym ich tokenie za to prowadzenie, nie? bo na pewno jakieś są, to nie jest to nie jest ja na pewno za, za, za darmo, no ale, ale na pewno są to mniejsze koszty niż masz się dzielić tam, wiesz, z YouTube'em czy z innymi platformami, które gdzieś tam pośredniczą. Za z jednej strony tak, tylko z drugiej strony wiesz, jak Ci Widz płaci, to, to to jest, wiesz, mniejszy hajs, on nie ma, jak ktoś płaci z reklam, to on ma z tego dochody, tak, i on może tam odciąć jakąś część na reklamy i ten hajs wtedy płynie, a jeżeli tu bardziej, to jest jak donate, nie? czyli wiesz, jak wpłata normalna, ale może być wykreowana wartość poprzez stworzenie rynku, nie? I wtedy nie musi to płynąć tylko właśnie yy, z. No, no to jest właśnie to, co mówisz. To trzeba stworzyć sobie rynek i tak, żeby ludzie byli zainteresowani jakimiś dodatkowymi korzyściami, które z tego płyną. No bo wiesz sam content, wiadomo, że YouTube jest taką platformą, że no takich zasięgów sam nie wymyślisz lepszych, nie? I zanim tego typu narzędzia ona nabiorą jakieś wartości i popularności, jeśli w ogóle, nie? no bo to jest zapytanie też ogromne, któreś, z, bo takich projektów pewnie jest kilka, że my akurat na tym wpadliśmy, to yy, to nie znaczy, że właśnie nie ma innych, więc wiesz, tutaj mówię, te zasięgi YouTube'a to są też dla ciebie, czy dla każdego twórcy, one są ważne, no bo chcesz tam być, nie? a tutaj Dodatkowo możesz im coś tworzyć, tak, czyli tak. na przykład, nie wiem, tam no, mają te momenty, mogą kupić, mogą właśnie w jakiejś imprezie fizycznej gdzieś. Może jakieś dodatkowe treści będziesz im, nie wiem, jakimś newsletterem wysyłał, nie wiem, analizy rynku, wiesz, to, to jest też takie marketingowe Ale narzędzie, tak naprawdę, one będzie wykorzystywane, wiesz też na pewno w zły sposób, nie, no bo zaraz jakieś tam y, mistrzowie, influencerzy się znajdą, żeby wydoić tam te swoje owieczki, nie? Jak najbardziej. Tak. I, i, i mieć z tego kasę. No dobra, ale słuchaj co, mamy tutaj team, Team, no, tak jak wspomniałem, oni też tutaj w, w tych doradcach mają dosyć mocnych ludzi, jeśli chodzi o świat kryptowalut, CEO jest Oliver Bell, no tutaj na LinkedInie wygląda jego profil, powiedzmy dosyć, dosyć legitnie, ma jakieś doświadczenie? Wiesz jeśli chodzi o doświadczenie, to tak naprawdę największe doświadczenie to ma w tym X-Kadzie, tak? No to widać, że to jest, to jest młody człowiek, więc mm -hmm. Hmm, poczekaj, kiedy on tutaj skończył... No w 2017 roku skończył studia e, biznes i IT na kierunku. Tak? No, no więc, tutaj widzimy e... właśnie co mówiłeś, nie? Jakiś Colin Milesa były dyrektor generalny Zylika i współzałożyciel obok mamy Hatu Szejk, Założy się Założycie Makerem, więc no te osoby, które no ma, ma, mają. mają coś do czynienia, na pewno jeśli chodzi o, o świat blockchain i doświadczenia tutaj dosyć duże. Ci ludzie, którzy są założycielami właśnie tego projektu XCAT, oni widać, mają duże doświadczenie marketingowe. Tutaj jeden z tych twórców, pan Morissa reklamuje się, iż posiada profil na YouTube, który ma 2,5 miliona subskrybentów. Widać, że marketingowo potrafią to rozegrać, bo tutaj jakbyśmy pokazali tę współpracę, które już mają, tak, czyli tych influencerów, z którymi działają, tak, którzy już wydali swoje tokeny nawet, no to tam są potężne liczby, tam po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów subskrybentów, więc Tutaj ta, ta liczba jest. No to ogromna. Widzimy, że już miałem 320 na Twitterze chociażby, nie? To, to nie jest mało, jak na taki projekt, który dopiero to, co tam swoją pozycję nie, walczy. Nie, nie jest mało, ale tak jak sobie na te posty popatrzysz, to ostatnio jest jakiś taki większy ruch, no bo wiesz, jest Bybit, jest Daomaker, Maker, no to są też takie nośne nazwy i, i oni gdzieś tam ich szcilują ze względu na listing właśnie tego, znaczy na lunchpad tego nowego tokenu. Właśnie to nie? Wie, nie? To, to po 100 tysięcy wyświetleń nie Mają po 400 reakcji, to nie jest tak mało, nie? No, znaczy, no mówię coś tutaj. Coś się dzieje tam. Co się dzieje, wiesz, widać, że oni marketingowo potrafią to zrobić. Mogę też 2000, więc też coś no, tam. No, Telegram opowiadać. jest taki trochę tam żywy, powiedzmy, też w jakieś tam gify, no ale to tutaj. Tak naprawdę ci twórcy mają tych ludzi wciągać pewnie w te swoje społeczności, wiesz, coś dodatkowego, i, i to jest e, dosyć moim zdaniem, ważne. No. No. Co chyba z takich podstawowych rzeczy już powiedzieliśmy wszystko. Tak, mamy tokenomię z, z... No? Tokenomię i mapę drogową i, i tyle, żeby ten odcinek trwał tam z 25 minut. No co tutaj my widzimy? Ró na sprzedażowa 4,5 miliona tokenów, podaż całkowita, może od tego zaczniemy, to mamy 200 milionów. Eee, Przedsprzedaż w pre to mamy tonie 4,5. Sprzedaż nasion 36 <noise> milionów, 37 praktycznie. Płynność 40, zachęta ekosystemowa. Ciekawe co to znaczy 40 milionów. To może być, co, airdrop był jakiś? Jest co, Widziałem na Twitterze, że wcześniej jakieś airdropy rozdawali, też jak się pojawiali na jakichś tam innych platformach. Mm -hmm na jakichś deksach, no i pewnie tam wtedy były te airdropy, pewnie też jakieś nagrody tutaj są, nie? Jednak dla, dla tej społeczności, która się wiesz, w to angażuje, nie? Więc tak. e, e, nagrody są. I podasz fundacji 42 miliony, to w sumie mamy tak z tokenomią, no, nie jest to jakaś super tokenomia, ale też widzieliśmy gorsze. <laughs> więc no, pamiętajmy, że to jest też taki token, który właśnie ma być na rozdanie może nie na rozdanie ale ma być fanowski więc no, tutaj duża część musi iść też i do zespołu, i do partnerów, żeby to po ale. prostu rozpromować. To nie jest token, który ma konkurować w kwestii monetarnej. A tutaj widzimy mapę drogową. Co tutaj ciekawego możemy zauważyć. No mamy, słuchaj, jest, jest już y, kilka rzeczy widać zrobionych, jest aplikacja na y, iOSa, która wy, wy, wyszła, czyli można sobie ściągnąć to wszystko na, y, na swój telefon, jest tam od razu jakieś obliczenie, można sobie na tym DEXie handlować, później tymi tokenami tych swoich twórców. Y, też trzeba właśnie mieć wtyczkę nie? Na, na wszystkich urządzeniach, na których działamy, żeby nam naliczało te, te wszystkie tokeny. No i co? Widać, że tutaj oni znowu coś z nft zaczynają działać. Lepsze, lepszą współpracę obiecują z twórcami, czyli ten marketing też powinien jakoś tam ruszyć dodatkowo. Czy to się dzieje? No po cenie projektu widać, że nie ma tutaj jakiegoś takiego super szału, jeśli chodzi o te nowe rzeczy, które z mapy drogowej się pojawiają. Też mamy takie etapynku, no. nie? Że jeszcze dużo niepewności, więc to, to zobaczymy, jak to przyjdzie. Jednak jak ja bym chciał tutaj zrobić coś, tak? Gdybym chciał być twórcą, to mówi, że musi się zgłosić do nich bezpośrednio, tak? Tak, więc chyba No, to... wszystko najważniejsze powiedzieliśmy, żeby nie przyciągać materiału. 23 minuty, więc bardzo e, fajnie się streściliśmy. No. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszamy na grupy e, i kryptoanonim i wasza grupa chyba zmieniła nazwę po raz kolejny. Tak, tak, już jesteśmy teraz jako Wilki z A AU. Wilki z <laughs> więc e, zapraszamy. Na grupy. No i w każdym razie moi drodzy, zapoznajcie się samemu, jeżeli was interesuje taki projekt. Na pewno świat właśnie idzie w tym kierunku i tak naprawdę na razie wszystko się sprawdzane. Co się przyjmie, czas pokaże. Tak samo jak było w latach 90., gdzie właśnie były jakieś pojedyncze projekty, dopiero w latach 2000 wyrosły jakieś YouTube, google i tak samo teraz będzie. Jest duża szansa, że jeżeli traficie w jakiś fajny projekt, to w przyszłości, że on da Wam coś zarobić. Dlatego warto badać, warto się przyglądać Takim rzeczom i do przodu Dzięki w... I słyszymy się o, Kiedy się słyszymy? Słyszymy się w następnym tygodniu Może nam się uda zrobić jakiś ciekawy Kolejny token No Po, który... świętach, po świętach coś zrobimy Jeszcze da. na pewno mam tutaj jedno zdanie od siebie No proszę, Stajęcie. proszę ja to traktuję jako ciekawostkę, tak? Tego typu projekty fajnie przyświetlać, żeby zobaczyć, jakie są właśnie nowe rozwiązania, jakie nowe możliwości nam daje Te Web3, czy to dla odbiorców, czy to dla twórców. No bo pewnie i nie jeden twórca się czymś takim może zainteresować. Same Historia tego tokenu i inwestycje w takie projekty, no to tak jak wspomniałeś, to na pewno jest wielka niewiadoma i loteria, który projekt cię przyjmie, który będzie lepiej marketingowo, który złapie ten hype, no tak jak mówiliśmy, jest tych platform naprawdę masa, masa powstaje i też odnaleźć się w tym rynku to jest pewnego rodzaju szczęście, ale samo rozwiązanie dla mnie Bomba, no bo ogólnie fajnie mieć ten bliższy kontakt jakiś tam z tym twórcą. Jeśli ktoś ma swojego ulubionego, chce go w jakiś sposób dodatkowo tam wspierać i tak samo twórca chce coś dodatkowo mieć, jakąś interakcję z, ze swoimi fanami, to na pewno jest to ciekawe rozwiązanie. Tak, dokładnie. No to usłyszymy się po świętach. Jeszcze raz dzięki, życzę wszystkim wesołych, spokojnych świąt, smacznych jajek i co jeszcze. Wszystkiego najnajlepszego! No i trzymajcie co, jeszcze, jeszcze jakbyście mieli ochotę po świętach się spotkać z nami we Wrocławiu, to z Dorianem Kryptopigułą będziemy 20 kwietnia na spotkaniu organizowanym przez Edu Web 3. Więcej szczegółów u nas na Telegramie znajdziecie. To jeszcze raz dzięki wielkie i trzymajcie się. Hej! Na razie, cześć.